Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z Gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, ale tak naprawdę to nie ma dużego znaczenia, będziemy mówić o bonusie profesji. Będzie to taki film bardziej w formie ciekawostki. Dużo osób mnie pyta właśnie w komentarzach, dlaczego dana klasa ma bonus profesji, dlaczego inna go nie ma, o co z nim w ogóle chodzi i tak dalej, i tak dalej. Też w poprzednim filmie tak naprawdę właśnie z Wojownika zacząłem mówić troszeczkę o tym bonusie profesji, ale nie wyczerpałem tematu, bo to było, tak wiecie, żeby tylko Wam zaprezentować, co nie. Co o wojowniku, a nie o samym bonusie profesji, więc stwierdziłem, że nagram po prostu osobny film. W poprzednim filmie też poruszałem temat tego magicznego 393 poziomu, jest już o tym w playlistie poradniki. Możecie znaleźć o tym film, gdzie dokładnie tłumaczę o co chodzi z tym 393 poziomem, i tak dalej, i tak dalej, bo tak naprawdę tego tematu też nie wyczerpałem, no bo tamten film nie miał tego na celu. Dobra, strzelcie kciuka w górę, byłem ostatnio u Fryzjera dwa dni temu, wyglądam teraz jak jeszcze większy frajer niż wcześniej, no ale to nic, no. Tak bywa, nie hejtujcie mnie tylko... Lecimy. O co chodzi z bonusem profesji? Oj, zostawcie kciuka w górę też. To chyba powiedziałem przed chwilą, czy nie powiedziałem, nie wiem. Zostawcie kciuka. Więc tak, lecimy sobie. O co chodzi z bonusem profesji? Tak naprawdę bonus profesji mają dwie klasy postaci: mianowicie tutaj paladyn i tutaj berserk. Dlaczego go mają? Ano, dlatego, że tutaj, jak widzicie, te klasy postaci posługują się bronią wojownika, tak jak widzicie tutaj na paladynie i na berserku, natomiast nie mają tarczy. I właśnie ten bonus. Profesji powinien rekompensować te braki starczy. No teraz ktoś może zapytać: No, ok, ale na przykład zwiadowca też nie ma tarczy. Tutaj na przykład sobie weźmiemy tego kolegę. Zwiadowca też nie ma tarczy, nie ma tutaj żadnego itemku, który by mu dawał statystyki, no a tego bonusu profesji nie ma. No właśnie, chodzi o to, że jak były tylko trzy klasy postaci, czyli był tylko zwiadowca, magi, wojownik, no to tą tarczę rekompensowało im to, że tutaj na broni, jak możecie zauważyć, broń maga i zwiadowcy daje dwa razy więcej statystyk aniżeli broń wojownika. Jak sami możecie zauważyć, to tutaj ta broń mu daje na przykład 1220 tych trzech podstawowych statystyk. Statystyk, a nasza daje nam 604. Jakbyśmy to pomnożyli razy 2, no to łatwo można stwierdzić, że dałoby nam 1208, więc praktycznie tyle samo co jemu ta broń. Także po prostu yy, chodzi o to, że on może tam na jednym czy dwóch levelach więcej znalazł tą broń. I dlatego daję mu troszkę więcej, no ale wartości są, jak sami widzicie bardzo, ale to bardzo zbliżone. No i właśnie na tym polegał ten balans, dopóki były tylko trzy klasy postaci, że właśnie broń dawała razy dwa zwiadowcy i magowi i wychodziliśmy na zero. No, bo tutaj nam jakby tarcza daje te drugie statystyki, można tak powiedzieć. No ale okej, okay, to nieistotne. Później zaczęło się dziać różne rzeczy, jak zaczęły dochodzić nowe klasy postaci i tak dalej, ale do tego zaraz przejdziemy. Hmm. No i oprócz tego, że ta broń właśnie daje dwa razy więcej statystyk, no to też można tutaj wspomnieć, że daje nam o wiele więcej kryształu i kamienia, generalnie tutaj surowcy u kowala, no ale też zabiera dwa sloty, bo też niektórzy mogą się dziwić, dlaczego broń maga i zwiadowcy zabiera właśnie dwa sloty u kowala, no to to jest właśnie powód, że są dwa razy mocniejsze aniżeli ta broń wojownika. No i dobra, przechodzimy teraz, zresztą tutaj u maga też może mamy jakoś maga, mamy tutaj na przykład Goldeneja. no jak widzicie on ma prawie 1200 tutaj w swojej różce, więc tak to po prostu wygląda wracając tutaj jak sami możecie zauważyć balady i berserk mają broń właśnie wojownika nie mają tutaj żadnego itemku który by im te statystyki zrekompensował no i właśnie dlatego potrzebny im jest ten bonus profesji bonus profesji powinien dawać tam około 11% całego tutaj można powiedzieć ekwipunku 11% statystyk no generalnie powinien na przykład takiemu in your face'owi dawać mniej więcej tyle ile ja dostaję z mojej tarczy. Ja w tym momencie z mojej tarczy dostaję 813 statystyk, trzech cech, do trzech cech po prostu. No a tutaj in your face dostaje 1612. No i właśnie tu pojawia się problem, jak sami możecie tutaj zauważyć jest napisane bonus profesji. Tu pojawia się problem, bo po prostu Paladyn tego bonusu profesji dostaje o wiele więcej aniżeli powinien. Z czego to wynika, nie wiem. Sprawdziłem sobie jeszcze przed filmem z ciekawości, no i zobaczcie. Na przykład mamy tu Tutaj berserka, tak naprawdę najlepszego na tym serwerze. Statystyki ma bardzo podobne do Face'a. i on tutaj, zobaczcie, bonus profesji 827, czyli dostaje mniej więcej tyle samo bonusu profesji, ile my dostajemy statystyk z naszej tarczy. Więc u berserka działa to po prostu tak, jak powinno, natomiast paladyn dostaje tego, tutaj paladyn, dostaje tego dwa razy więcej. Z tego co wiem, jedna osoba zgłaszała ten błąd na forum międzynarodowym. Z tego co wiem, dużo osób potwierdzało, że tak być nie powinno. No bo tak, nie oszukujmy się, no. Szukałem jakby powodu dlaczego tak jest, ale nie powinno tak być, no bo Wszystko tutaj mają to samo Jeżeli chodzi o tego Paladyna i Oberserka yy, I tak dalej, więc tutaj nie ma opcji żeby Paladyn po prostu dostawał więcej, bo coś tam yy, Powinien dostawać tyle samo, no a dostaje praktycznie dwa razy tyle yy, Tak jak mówię, ten błąd został zgłoszony na forum międzynarodowym, dużo osób go potwierdziło i tak dalej, tam że faktycznie tak być nie powinno yy, No zresztą tu widzicie, że dostaje do tych swoich głównych cech właśnie po 1612, no a tutaj do pobocznych około 800. Natomiast jak sobie wejdziemy tutaj w Zastina, no to aha, on nawet o kurde, to nawet nie wiedziałem, on tutaj w ogóle nie dostaje do, z tego co widzę do tych swoich pobocznych. No ale dobra, to powiedzmy, że tam nieistotne, to akurat tego nie widziałem wcześniej, chyba też powinien, tylko po prostu mniej jeszcze niż Paladyn, no ale dobra, nieważne. W sensie no, to zależy, zależy jaką tarczę dostaje, jaką tarczę mamy, nie? Ja tutaj mam na trzy cechy, więc w teorii dobrze, że Zastin dostaje tylko do trzech głównych, natomiast no... Nie wiem jak to tam faktycznie powinno być, no fakt jest taki, że po prostu Paladyn dostaje tego za dużo, o wiele za dużo. I mieli coś z tym robić, tak? Bo on został tam potwierdzony, nawet z tego co wiem, przez administrację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, nic w tym kierunku się nie dzieje, żeby faktycznie, faktycznie coś z tym zrobili, faktycznie naprawili tego nieszczęsnego paladyna. No, ale zobaczymy, nie? No, bo jednak wiecie, no, 800 statystyk piechotom nie chodzi, tak naprawdę jest to dość dużo. Na tam za dwa lata czy trzy nie będzie to robić różnicy, no, Ale to też będzie dostawał tego bonusu profesji więcej, nie? Już nie będzie to 800 za dużo, tylko tam, no, powiedzmy jeszcze więcej, nie? Więc tak to po prostu wygląda. Yy, także o to chodzi z tym bonusem profesji, no yy, w skrócie, nie? Yy, taki krótszy film dzisiaj, ale stwierdziłem, że nagram to tak w ramach ciekawostki, nie żaden poradnik ani nic takiego, że po prostu wojownika broń daje dwa razy mniej aniżeli broń zwiadowcy i maga, yy, dlatego że ma tą tarczę, która mu daje, no w połączeniu na przykład tutaj mamy 604 i 605, jak połączymy, wiadomo, te dwie rzeczy, no to nam wychodzi tam 1209, czyli praktycznie tyle, ile tutaj daje magowi albo zwiadowcy, właśnie broń. Yy, Także tak to, taki był balans, zanim wyszły inne klasy, potem powychodziły inne klasy, no i wiadomo, tutaj na przykład łowca, no to ma broń, chodzi o te klasy z bronią wojownika, nie? Które tam nie mają żadnego dodatkowego itemu, to co już mówiłem, czyli berserk i palady, no bo tutaj na przykład łowca ma broń po prostu zwiadowcy, więc też mu daje razy dwa. Kogo my tutaj jeszcze mamy z tych nowych klas? No mamy zabójcę, zabójca ma na przykład, poczekajcie, mamy tu jakąś mamy. Zabójca ma na przykład dwie bronie wojownika. No ale wychodzi na to samo, nie? No bo ma dwie bronie wojownika, jak weźmiemy, weźmiemy te dwie bronie, czyli tam powiedzmy 5 czy 4 razy 2, no to wychodzi mniej więcej też jakby miał broń tam zwiadowcy albo MAGA, więc to też jest powiedzmy zbalansowane. Także no generalnie ten balans jako taki jest zachowany. W przypadku berserka wydaje mi się, że tak samo, no bo sami możecie zobaczyć, że on tutaj dostaje praktycznie tyle samo, ile my dostajemy starczy tych statystyk, tylko właśnie coś z tym paladynem jest nie tak. Na koniec, dzisiaj startuje, to powinienem sobie powiedzieć na początku, ale... Nieistotne, nie, nie gram na tym serwerze nic, więc jakby nie bardzo o nim mówię Startuje dzisiaj nowy serwer międzynarodowy w momencie opublikowania tego filmu, czyli o 16 możecie już się rejestrować w46, tu wam może napiszę w sali chwały na dole kto tam nie wie, w46 kurde tutaj na tej klawiaturze, pod tym adresem znajdziecie sobie ten serwer i będziecie mogli zagrać, więc no tak naprawdę dzisiaj będzie pierwszy dzień, jak ktoś chce sobie zacząć od zera ze startem serwera, no to może po prostu wbić no a jeżeli ja od razu odpowiadam na pytanie, że nie będę na nim grał, no a jeżeli nie, no to nic, taka po prostu krótka informacja. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie mam nadzieję, że taki krótszy odcinek Wam się spodobał, że wyjaśniłem o co mniej więcej chodzi, tak więc tak, dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, chociaż mi piszecie często, że mimo że macie dzwoneczek, to i tak wam powiadomienia o filmach nie przychodzą, no ale trudno, tak działa YouTube, nie tylko ja tak mam, tylko większość, yy, więc okej, okay, dziękuję po raz chyba trzeci za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.